Cześć, witam serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam Atomizer RDA, Atomizer do dripu. Jest to pierwszy Atomizer, który zacząłem używać. Od niego zacząłem swoją przygodę z modami. Dlatego też chciałem go Wam zaprezentować. Secik wygląda w ten sposób. Atomizer oczywiście jest to Atomizer pod mody. No ciężko będzie na zwykłej baterii go używać, no chyba że nakręcimy odpowiednią grzałkę z odpowiednią opornością, żeby bateryjki Eagle na przykład nam ją pociągnęły. Mamy zwykłe opakowanie kartonowe, jest to klon Mutation X. No pudełeczko taki standard, mamy tu jakieś hologramowe napisy. Tak. Jeden one set, okienko, przez które nic nie widać, bo jest parownik folii. Z tyłu oczywiście nic nie mamy, z boku jakieś certyfikaty, no i tyle jeśli chodzi o pudełko. Mamy kolejną tutaj porcję kartonu, czyli mamy napis tutaj, ten Inclulens Mutation X. Otwieramy, tutaj mamy jakieś informacyjki delikatne. No i później mamy secik. W seciku znajdziemy, tak, trochę ciężko mi to wyjmować. Pomogłem tutaj, rozwaliłem dolną część opakowania. Mamy tak, sam baniak. Baniaczek, podstawę wszystkiego. Gwint 510 oczywiście, na dole mamy te informacje. Mutation X, jakiś numer seryjny. No, coś ten deseń. Odsunę trochę światła. Później mamy ustnik. No, ustnik standardowy chyba, myślę. I zwykły. No, trochę mało przepustowość ma, więc ustnik na pewno do wymiany. Dostajemy oczywiście później śrubokręcik roboczy, malutki, krzyżakowy. No i dostajemy jeszcze w folijce komplet śrubek, 3 sztuki, 3 uszczeleczki i 2 grzałki na knocie, a oczywiście grzałki idą do Żyda. Wiadomo, najlepiej jest kręcić grzałeczki samemu, po to też właśnie są parowniki Atomizery RDA. No, wykonany jest bardzo fajnie, bardzo solidnie, jest to dość ciężki Atomizer. Mamy na górze takie rodowania, jak w radiatorach do komputerów. Z boku mamy dziurki, kanały powietrzne, jest ich masa. 3 rządki po 3 i oczywiście razy 2. Dolny pin oczywiście regulowany, pin dodatni, tak, regulowany. Otwieramy, tutaj oczywiście aplikujemy, no i sama podstawa, 2 piny ujemne i środkowy pin dodatni. Bardzo fajna konstrukcja, możliwość tutaj jest kręcenia dual coili, quadro coili. No i jak tam kto sobie zażyczy, jakie ma umiejętności manualne. No i oczywiście odpowiednie akumulatory, żeby to wszystko pociągnęło. Przepustowość tych dziurek do drutu porowego, myślę, jest taka w miarę. Jest tu, myślę, około 3 mm. Może troszkę więcej, niestety nie mam linijki w oczach. Ale powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie się tutaj wszystko mieści. Oczywiście do kręcenia grzałek polecam własny drut. Tutaj mam 0,3, tutaj mam 0,5 mm Cantal D, więc takie grzałeczki, taki drut oporowy właśnie polecam. Pokażę Wam, jak to wygląda z różnymi modami. Złożę go całego. Oczywiście wiadomo, Atomizer do dripu, czyli nie ma tutaj zbiornika likwidu,
ten liquid trzeba dolewać, nasączać grzałkę manualnie. Tak wygląda na klonie na Panzer modzie. Klon oczywiście. I na Fenixie Spear. No inny kolorek, ale średnicowo pasuje idealnie. No i cóż, jeśli chodzi o ten atomizerek, powiem wam, że jestem z niego zadowolony. Rozpocząłem przygodę z modami właśnie od tego atomizerka. Na pewno nie pozbędę się go, bo oczywiście ma wartość sentymentalną. Ja za chwilę nakręcę grzałkę i pokażę wam, jak ten atomizerek dymi, co on potrafi. Poradnik o kręceniu grzałek będzie już wkrótce, więc myślę, że to by było na tyle. Tak pokrótce o tym atomizerku. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś zastrzeżenia, oczywiście piszcie w komentarzach. Trzymajcie się i zapraszam na krótką prezentację możliwości tego atomizera. Cześć. Tak więc przejdźmy do testu. Dwie grzałeczki, cztery zwoje, Cantel D 0,5 mm. Smaży bardzo ładnie. Akumulator Efest. W sumie zaprezentuję. Bardzo znany akumulator przez modowaniaków. Ale zobaczmy, co potrafi. Czy w sumie ogólnie atomizery są takie, że no, dym w zależności jest od tego, jakiego drutu użyjemy, w jaki sposób nakręcimy. Ja użyłem dwóch grzałek, cztery zwoje, pół milimetra, więc zobaczymy, jak to dym. Założyłem czarną koszulkę, żeby było widać ten dymik. No, powiem wam, że moje płuca jeszcze się nie przyzwyczaiły. Liquid to cynamon danish, robiony sam, 22 krople na 10 ml. No, to było na tyle. Muszę odpocząć trochę, dać odpocząć płucom. Trzymajcie się, siema.